Ja oceniam pana ministra Bodnara, pana profesora Bodnara bardzo dobrze. Mhm. Oceniam, że jest zdeterminowany. Czyli on zasłużył na piątkę. Widzę pracę codzienną tych ludzi. O to którzy... optymistycznie muszę przyznać. Tak, bo pracują po 17-18 godzin, mają dużo sukcesów, nie wszystkie widać. Dla Polski, żeby wyzwolić się z tego popisowskiego stanu, ważne są wybory prezydenckie, bo jeżeli ich nie wygramy, to będziemy w tym stanie trwali i zawieszaniu cały czas coś próbowali. A żeby tą kontrrewolucję domknąć, prezydent musi być nasz. To jest taka głupota, takie idiotstwo, a za to się idzie do więzienia. Jeżeli to robił, to wiedział, że naruszył bezpieczeństwo państwa. A po trzecie, jeżeli robił to i dopiero to teraz wychodzi, to znaczy, że służby za czasów PiSu próbowały ukryć to wszystko. W mojej ocenie polityka, który też przez lata organizował kampanię wyborczą, robienie kampanii wyborczej, nawet za swoje pieniądze, przed ogłoszeniem i wydawanie na promocję prezydencką, będzie za to kara kiedyś. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, panie redaktor. Ale jeżeli pani pozwoli, to na nowy sezon polityczny chciałem też wszystkim, którzy nas oglądają, dzisiaj o poranku złożyć życzenia. Uczniom przede wszystkim. Moje dzieciaki też dzisiaj do szkoły. Moja też. Ale była szczęśliwa. U mnie w zależności od wieku. Ale niech wszystkim dzieciakom ten rok szkolny idzie dobrze. Niech będą dobre oceny, dużo inspiracji, ale też radość z nauki, czerpanie z wyzwań, które przed nimi. Niech to będzie te kilka miesięcy radości, które zakończą się dobrymi ocenami, później awansem do kolejnych klas, a przede wszystkim szansami na dobre życie, bo niektórzy będą też matury pisali, będą się dostawali później na studia. Powodzenia. Powodzenia. Przyłączam się absolutnie do tych życzeń. Ale zawsze będę się upierać, że to nie oceny świadczą o wartości ucznia. Zgoda. To też warto zawsze pamiętać. Pani Rak, to przyznam się u pani na antenie, że ja też jedynki miewałem. No, podobno uczeń bez jedynki to jest jak żołnierz bez karabinu. Tak się za moich czasów mówiło. Tak, nie wiem, czy to jeszcze było tak, funkcjonuje gdzieś, ale... Było tak za moich czasów, że jedynki miewałem. Było dużo piątek, były czwórki, ale jedynki też były. Zresztą, ja tak sobie myślę, życie bez jedynki dla ucznia to jest w ogóle przejście przez szkołę bez tego największego, co jest największego stresu. To no znaczy, tak. Jak ją poprawić, co zrobić, jak powiedzieć rodzicom. I teraz pięknie pan wkroczył w temat, od którego chciałam zacząć. Czyli, panie ministrze, jaką ocenę wystawi panu jako ministrowi cyfryzacji i wicepremierowi Donald Tusk, który zapowiada spowiedź powszechną? Myślę, że bardzo dobrą. Jeżeli chodzi o gabinet swój. Myślę, że dobrą. Dobrą czy bardzo dobrą? Ja osobiście uważam, że zawsze można zrobić więcej, więc czwórkę z plusem na pewno takiej oceny bym się spodziewał, ale patrzę też na to, ile w resorcie cyfryzacji już zrobiliśmy. Mhm. Jest kilka ustaw, które przyspieszyliśmy. Prawo komunikacji elektronicznej. To jest dokument, który zmienia w ogóle obraz polskiej cyfryzacji. My to zrobiliśmy w 8 miesięcy, PiS nie umiał tego zrobić w 4 lata. Więc myślę, że samo, to jest największa ustawa, która przeszła przez rząd. Nie ma większej ustawy i objętościowo, i pod względem przepisów. Do tego sprawy kompetencji cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, przygotowania do prezydencji, sprawy związane z inwestycjami, jak Intel. Dużo się udało, w tym higiena cyfrowa, to wszystko, co rozpoczęliśmy w programach też takiego cyberbezpiecznego samorządu. No to czekamy się głosowania przez internet? Nie wiem. Ja sam nie jestem dzisiaj tak przekonany na 100%, że już od razu. Czemu? Bo zgoda polityczna. To znaczy najbardziej... Znowu. Ale powiem, czego się boję. No. Boję się tego, że politycy, którzy gdzieś będą się wahali, albo nie wszyscy powiedzą tak, na koniec przyjdą, powiedzą, nielegalne były wybory. Albo coś zrobiliście, coś przekręciliście. Myślę, że trzeba politykom uświadamiać, że cyfryzacja wchodzi do ich życia. Okay, jestem dlaczego fanem. W wszystkich nowoczesnych krajach Unii Europejskiej można głosować za pomocą internetu, co zwiększa frekwencję i uczestnictwo obywateli w procesie wyborczym, a u nas po prostu nie da się tego zrobić. Nie we wszystkich krajach. No dobrze, no ale w dużej części. No. Też nie. Znaczy są różnego rodzaju, no tak, pani redaktor, są dużego rodzaju uproszczenia, które też wprowadziliśmy. Mój resort, nasz rząd doprowadził między innymi do tego, że można łatwo sprawdzić miejsce głosowania, można zobaczyć, który obwód do głosowania, gdzie idziemy głosować, jakie godziny otwarcia. Dużo zrobiliśmy, ale sama procedura, bo o tym pani mówi, głosowania, że można oddać głos przez internet, w wielu państwach też budzi wątpliwości. I chciałbym, ja stawiam też cel, kiedyś pani nawet to powiedziała, tak, chciałbym, żeby w ciągu 10 lat, to jest ta przestrzeń, zgoda polityczna przeszła, żeby to się udało. Widzę perspektywę mniejszych wyborów, na przykład rozpoczęcia takich programów, które w wyborach uzupełniających dają szansę głosowania przez internet, żeby przyzwyczajać ludzi, bo wiem jedno, prawo wyborcze to jest coś takiego jak konstytucja człowieka do swojej demokracji i wolności, żeby nie było podważane.
Dobrze. Ale jestem fanem całkowitym, pracujemy, są grupy robocze powołane, dzielą się sprawy w tej jeszcze chwili. Nieraz pewnie będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, ale do tej spowiedzi powszechnej chciałam powrócić. Czy pana zaskoczył ten pomysł premiera tak z ręką na sercu? Bo ja rozumiem chwyt marketingowy, rozumiem jakiś tam pomysł na obchodzenie tej rocznicy wyborów 15 października, powstania koalicji, ale premier teraz mówi, będziecie rozliczani z czynów i z błędów. Mówi to kilka dni po tym, jak dał kontrasygnaty dla neosędziego. To może sam najpierw powinien się rozliczyć z błędów. Mnie to w żaden sposób nie zaskoczyło, chociaż, bo mieliśmy spotkanie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z premierem Tuskiem, na którym była o tym rozmowa i rozmawialiśmy, jak to zakomunikować, gdzie będzie najlepiej. Mhm. Premier powiedział, że chce to sam zrobić. Uczciwie jest szefem gabinetu, oczywista sprawa. Czyli to był wasz wspólny pomysł? Nie, premiera pomysł, ale idea, kiedy została ogłoszona, wiedzieliśmy wcześniej. Aha, a to, okay. że inni ministrowie nie wiedzieli, no myślę, że jest paru ministrów, którzy stanąc twarzą w twarz z wyborcami, będą musieli opowiedzieć o swoich koncepcjach dotyczących tego, co robią, jak sobie to wyobrażają, między innymi w wymiarze sprawiedliwości. Ja oceniam pana ministra Bodnara, pana profesora Bodnara bardzo dobrze. Mhm. Oceniam, że jest zdeterminowany. Czyli on zasłużył na piątkę. Jak jest, już jesteśmy przy 2 września, rozpoczęciu roku i tej skali ocen. Ja w ogóle bym stawiał w rządzie bardzo dużo piątek, bo widzę pracę codzienną tych ludzi. O to którzy, optymistycznie muszę przyznać. Tak, bo pracują po 17-18 godzin, mają dużo sukcesów, nie wszystkie widać. Mhm. Gorzej jest, gdybym miał sam coś ocenić, z komunikacją sukcesów, ale na pewno dobrze, pracy, do tych sukcesów pani wrócimy, obiecuję. Nie, ale ja bym chciała poprosić, żeby pan odpowiedział na moje pytanie dotyczące momentu tego, kiedy premier mówi o tym, że będzie państwa rozliczał, po tym jak sam popełnił gigantyczny błąd. Ale przeprosił. I to wystarczy. Zamyka sprawę. No ale to może się podać do dymisji premier? No, znaczy... Nie, tylko zastanawiam się, czy na przykład rzeczywiście uprawnionym było mówienie, że to nie przynosi żadnych większych konsekwencji, skoro wszystkie ze środowiska prawnicze, list jest nawet skierowany do pana premiera, 17 bodajże osób, najważniejszych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w Polsce, tych, którzy walczyli o przywrócenie praworządności, no że to jednak przynosi konsekwencje i że są w związku z tym zaniepokojeni. Ja cieszę się, że mam takiego szefa, który przyjść potrafi na konferencję i powiedzieć popełniłem błąd, a nie takiego szefa, jak był w PiS-ie Mateusz Morawiecki, który przez kilkaset dni mówi nigdy nie było błędów, a pieniędzy z Unii Europejskiej jak nie było, tak nie było. Donald Tusk zapowiedział spotkania i też dotrzymuje słowa, bo pierwsze, które będzie, dotyczyło będzie wymiaru sprawiedliwości i praworządności. Już niedługo, koniec tego tygodnia, pierwsze spotkanie na agendę. Pani mówi o tych sprawach, dlatego wspomniałem o wymiarze sprawiedliwości, bo chciałem to skorelować z tym, że premier zapowiada i będą pierwsze spotkania. Między innymi z tymi, którzy podpisują list i mówią im się to nie podobało. No zaczyna się też pewien proces tego, że trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości nie tylko w tej deklaracji prokuratury odpolityczniamy, ale też pomyśleć, jak doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął pracować, co zrobić z Krajową Radą Sądownictwa, żeby działała. To wszystko jest problematyczne, bo przypominam, no, że mamy prezydenta... W tym tygodniu pan minister Bodnar ma przedstawiać projekty. No tak, tylko mamy prezydenta z obozu, który wspierał Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat, podpisywał te ustawy, które demolowały stan rzeczy i minister Bodnar, dobry minister, może przedstawić najlepsze ustawy, ale jeszcze po tym, jak one przejdą przez Sejm, musi je ktoś podpisać. Prezydent musi je zaakceptować, żeby to się wydarzyło. Wszyscy wiemy, jak wygląda to trzeba zmienić prezydenta. To też jest ważne. Ja jestem zwolennikiem pokazywania procesów. Dla Polski, żeby wyzwolić się z tego popisowskiego stanu, ważne są wybory prezydenckie, bo jeżeli ich nie wygramy, to będziemy w tym stanie trwali i zawieszaniu cały czas coś próbowali. A żeby tą kontrrewolucję domknąć, prezydent musi być nasz. No dobrze, to teraz pytanie jeszcze o to stanowisko premiera dotyczące do takiego rachunku sumienia, spowiedzi powszechnej, zwał jak zwał. Nie był pan zaskoczony tym, że ta przemowa była taka szorstka dość? Ale te spotkania Rady Ministrów, które mamy co tydzień, one są zawsze podobne, więc chyba nikogo nie powiem. Szorstkie? Nie, są twarde. Ja te też opowiem, jak wygląda Rada Ministrów. Bardzo proszę. Członkowie Rady Ministrów muszą wiedzieć, co się dzieje w resorcie. Członkowie Rady Ministrów muszą mieć świadomość, z czym przychodzą na Radę Ministrów. Jakie mają plany, założenia, co jest w ich ustawach, jakie są kłopoty, co się będzie działo. No i premier tego wymaga jako szef. Ja pracowałem w biznesie wiele lat. Pracowałem na uczelni wiele lat. Szef dobry z jednej strony pochwali i Tusk to robi. Ale rządzi twardą ręką, tak? A z drugiej strony mówi, chce, żeby coś się zmieniało, żeby szło do przodu. No to jest nic nadzwyczajnego. Znaczy, nie, ale pracowanie z szefem, który mówi tak, będzie tak i tak, chce tego i tego, albo co uważasz na ten temat, bo z premierem też jest dyskusja. To znaczy, my mamy przygotowania, co wtorek się spotykamy z wicepremierzy, z premierem. Dopraszani są ministrowie kierunkowi, którzy referują ważne dla nich sprawy. I to jest tak, że czasami pojawiają się opinie sprzeczne z premierem.
To znaczy ktoś mówi, widzę to trochę inaczej, bo to, to i to. I premier mówi, dobra, to jest dobry kierunek, na to tak nie patrzyliśmy. Więc dobrze się pracuje z Tuskiem, a to, że są czasami spory ideologiczno-programowe w koalicji, no to wiadomo, że będą, bo jesteśmy innymi partiami. Moja lewica, moje DNA zawsze będzie przy związkach partnerskich, zawsze będzie przy sprawach budowania mieszkań na wynajem. Moja lewica zawsze będzie mówiła językiem prospołecznym, czyli programów społecznych, a inni na przykład jak partia pana Szymona Hołowni i pan Petru będą mówili, no dobrze, składka zdrowotna powinna być uwolniona. Ja teraz zapytam wprost, ale nie ma pan poczucia pewnej frustracji i niezgody na to, że właściwie PSL trzęsie całą tą koalicją. I to jest trochę, jak dzisiaj gdzieś przeczytałam komentarz, taki ogon, który macha psem. Że właściwie wszystko jest podporządkowane sumieniom panów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, mam takie wrażenie, że lewica w tym rządzie załatwiła mega dużo rzeczy, a inni zamiast skupić się na załatwianiu, mówią, że coś chcą załatwić. Renta wdowia. To jest projekt fundamentalny dla przestrzeni polityk społecznych. Dużo kosztuje, zmienia rzeczywistość. Naszych dziadków, starsze osoby, partnerów, męża i żonę, który traci bliską osobę, wzmacnia, bo daje im szansę na normalne życie. I w kompromisie udało się to załatwić. Lewica dowiozła, doprowadziła do finału jeden z kluczowych elementów swojego programu wyborczego. Czy to jest dzisiaj sposób na to, żeby się chwalić tym, co robimy w rządzie? Tak. A czy blokowanie cały czas, mówienie, że coś się nie uda, to jest sposób, według mnie, partie, te mniejsze w koalicji, łatwiej i więcej zyskują, jak się chwalą sukcesami, niż mówią, że czegoś nie doprowadzą. Dobrze, ale doskonale pan wie o tym i ja pana nie muszę przekonywać, bo tam pan z tym się spotyka i styka na co dzień, że takich ważnych społecznie problemów, co do których nie ma zgody w tym rządzie, też jest kilka. A, o, super. Teraz pytanie, sekundę skończę pytanie i już panu oddaję głos. Co macie zamiar z tym zrobić? Bo mamy kwestie dotyczące prawa aborcyjnego, mamy kwestie związków partnerskich, mamy kwestie kredytu 0%, ogólnie rzecz biorąc polityki mieszkaniowej i też zamieszania. Pani Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że 0%, znaczy 0 złotych na 0%. Pan premier podkaże jej się tłumaczyć. No, sytuacja bardzo dziwna. I można by tak jeszcze kilka spraw wymienić. Trzy. Można jeszcze dołożyć do tego składkę zdrowotną, depenalizację aborcji, no, właśnie, tak. I koniec. Ale to są rzeczy bardzo ważne społecznie, które były dużym elementem kampanii wyborczej wszystkich waszych komitetów. Ale i koniec. To znaczy, mamy kilka, zdiagnozowaliśmy je, problemów ideologicznych, programowych, społecznych. No lewica nie odstąpi. Nie nazywajmy kwestii praw człowieka problemem ideologicznym, bardzo proszę. Ale ja mówię o czymś innym. Mówię o mieszkaniach, chciałem powiedzieć. No, to jest ideologia? No tak, bo my mówimy mieszkanie prawem, nie towarem, a inni mówią, łatwiej by było, żeby było dostępniejszy kredyt 0%. Co zrobicie z tym fantem? I lewica nie odstąpi od budowania mieszkań na wynajem, mówiąc wprost, chcemy, żeby było więcej pieniędzy na takie budownictwo. No to jest dla nas coś w DNA programowym, od którego nie odstąpimy. Ale z drugiej strony, 30% podwyżki dla nauczycieli, nowe podwyżki planowane w 2025 roku, 20% podwyżek, które też lewica mocno lobbowała dla budżetówki. Sprawa aktywnego rodzica i to wszystko, co dzieje się w Ministerstwie Polityki Rodziny i pracy pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, to mało? To znaczy, ja mam wrażenie, że spraw, które jest na agendzie w ochronie środowiska, energii, cyfryzacji, technologiach, rozwoju, zostało załatwione masę. Panie premierze, ja nie mówię, że to jest mało. No to ja mówię, że państwo mają potężny problem z komunikacją. Nie potrafią państwo, mówiąc krótko, tego wszystkiego sprzedać. Właśnie sprzedaje to u pani. No u mnie okej, może pan sprzedawać, spotykając się jednocześnie z niewygodnymi pytaniami, ale wie pan, o czym ja mówię? Ja mówię o tym, i to nie jest kwestia mojego zdania, bo moje zdanie jest to nieistotne. Przychodzi tutaj i nie tylko mnóstwo ekspertów, którzy zwracają uwagę na to, że państwo rzeczywiście dużo fajnych rzeczy zrobili, tylko nikt o tym nie wie, bo sam premier nie może być rzecznikiem własnego rządu wyłącznie. Ale że może tutaj coś kuleje jednak, pan nie ma takiego poczucia? O rzecznika swojego rządu trzeba pytać premiera, a nie Gawkowskiego wicepremiera, bo ja nie jestem szefem. Ale ja nie pytam o to, czy będzie, czy nie będzie, tylko pytam o to, czy pana zdaniem coś się nie powinno w kwestii komunikacji ze społeczeństwem zmienić. Powinniśmy być tym sprytniejsi. W komunikacji trzeba by było sprytniejszym i opowiadać sukcesy. Jak widziałem ten proces, 30% podwyżek, który odbył się na początku roku, największych od dekady, czegoś, co jest fenomenalnie zmieniało rzeczywistość. A później czytałem przez tydzień, że generalnie trośmy popsuli całą tą reformę, bo ktoś nie dopilnował jakiegoś 2% zmian. Myślę sobie, no co tu się dzieje w ogóle? Największa masywna reforma tego rządu, kilkanaście miliardów złotych, które właśnie angażujemy, żeby ludziom żyło się lepiej i słyszę, że to jest porażka naszego rządu. Tak, to trzeba naprawić. Myślę, że to jest temat do rozmowy, ale opowiadam o tych sukcesach, bo i udział lewicy w nich jest bardzo duży i sprawy, które się zmieniają, są masywne. No ta renta wdowia jest czymś nieprawdopodobnym. I to jest pana zdaniem największy sukces tego rządu? Renta wdowia? Lewicy na pewno. Nie, ale pan jest wicepremierem rządu. Ja pytam pana jako wicepremiera całego rządu w kontekście rozliczeń, które zapowiedział pan premier. Co według pana jest największym sukcesem i największą porażką rządu premiera Tuska?
największym sukcesem są sprawy społeczne, bo 170 miliardów złotych, które wydajemy na politykę społeczną, plus do tego podwyżki dla nauczycieli, plus podwyżki dla budżetówki, plus sprawy dotyczące aktywnego rodzica, plus wsparcie różnego rodzaju grup i utrzymanie wszystkich programów socjalnych, to jest wielki sukces tego rządu. Dla mnie osobiście takim elementem, który budzi niepokój, jest duży deficyt budżetowy, dlatego że on wynika z konieczności naprawiania błędów po PiS-ie. Trzeba oddłużyć PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Trzeba oddłużyć Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale to, co uważam w 2025 roku będzie mega sukcesem, przy którym Lewica masę też czasu chodziła, i żeby to załatwić. To jest sprawa pomocy dla samorządów, zmiany systemu finansowania, reforma samorządu terytorialnego. To są małe gminy, duże miasta, w tym Polskim Drogim Ładzie PiS-u, bankrutowały. Tam kasy nie było w ogóle na inwestycje, a my to zmieniamy. 25 miliardów złotych. To jest masywna sprawa i przy tym, co się wydarzyło, uważam, że Lewica w tym rządzie zrobiła dużo, a cały rząd zrobił też bardzo dużo. Teraz wracamy do tematu byłego już rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a właściwie do sprawy szefa jego kancelarii, pana ministra Michała Dworczyka. Coś z cyfryzacji. Wiem, no właśnie, ja wiedziałam, że to jest pana działka, no bo okazuje się, że z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka wyciekły wiadomości dotyczące ważnych negocjacji z udziałem Tomasza Szatkowskiego, który był ówczesnym ambasadorem Rzeczypospolitej przy NATO i wobec którego pan minister Siemoniak i pan premier Tusk mają daleko idące zastrzeżenia. Jak doskonale pamiętamy, wiele tygodni temu już była jasna informacja w tej sprawie. Te korespondencje właśnie Michał Dworczyk próbował wykasować ze swojej skrzynki, zanim przekazał jej zawartość. Mówiąc krótko, kwestie dotyczące naszej polityki obronnej i bezpieczeństwa były prowadzone na prywatnych skrzynkach premiera, ambasadora, szefa kancelarii z pominięciem Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co pan na to jako minister cyfryzacji i po prostu jako polityk? To, że rzeczy się wyciekają i są ujawniane, to nie jest dla mnie żadne zaskoczenie. Ale to, ile głupstw, nierozsądku, łamania prawa, a przede wszystkim bezmyślności było w tym, że najważniejsi urzędnicy w państwie, szef kancelarii premiera i jego szef premier, kontaktują się z sobą i z osobami zewnętrznymi za pomocą prywatnych maili, to jest taka głupota i takie idiotstwo, że to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. Dlatego, że na początku posłowie, bo przecież pan Mateusz Morawiecki też był posłem, pan Michał Dworczyk posłem, mają szkolenie z informacji niejawnych i ABW też przeszkoli z tego, jakimi informacjami się posługujemy. Później dostajemy do podpisania ankiety bezpieczeństwa. Sam przechodziłem procedurę kilka miesięcy, żeby mieć dostęp do materiałów tajnych, ściśle tajnych i europejskich, natowskich. Przecież to wszystko jest tyle razy mówione, powtarzane i jesteśmy uczulani, że jako urzędnicy możemy złamać tajemnicę, za co się idzie do więzienia. Że robienie tego jest dla mnie czymś nieprawdopodobnym. Znaczy, jakby pani próbowała to opisać w słowach rzetelności, normalności, uważam, że to jest po prostu niechlujstwo do kwadratu, bo już nie da się go inaczej nazwać, a za to się idzie do więzienia, jeżeli ktoś jest nieumiejętny w zarządzaniu swoją pracą. To jest narażenie bezpieczeństwa państwa, panie wicepremierze. Ale to nie jest tylko kwestia niechlujstwa, nie. Jeżeli w skrzynkach prywatnych niczym nie zabezpieczonych, przecież doskonale pan wie, jak wyglądają skrzynki na jakichś tam portalach internetowych. I jeżeli się prowadzi korespondencję z ambasadorem Rzeczypospolitej przy NATO, który prosi o dyskrecję, bo nie ma autoryzacji, żeby o pewnych rzeczach mówić, to ja już niczego nie rozumiem. Ale pytała mnie pani, skąd się bierze to? To znaczy, musimy rozdzielić, skąd się to bierze w głowie polityka, i co to oznacza? To znaczy, pan to nazywa tylko niechlujstwem. Nie, ja opowiadam o rzeczach dotyczących tego, że to się w ogóle wydarzyło, że w głowie trzeba mieć pusto. To znaczy, każdy polityk, który dokonuje ujawnienia informacji albo posługuje się nieautoryzowanymi materiałami do ich urządzeniami do ich przesyłania, jest głupi. To trzeba nazwać po imieniu. A czymś innym jest to, żeby były łamane przepisy prawa. Jeżeli ujawniasz informacje, jeżeli dokonujesz nieautoryzowanego przesyłania danych, to idziesz do więzienia, narażasz bezpieczeństwo państwa i jesteś za to odpowiedzialny. Ale dlaczego ktoś to robił? Wrócę do tego pytania. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. A przy okazji jeszcze, przynajmniej z tej publikacji tak wynika, pan minister Dworczyk, i rozumiem, tego też dotyczy kwestia uchylenia mu immunitetu, o który wnioskuje prokuratura, o co wnioskuje prokuratura. On kasował bardzo szybko te maile ze swojej prywatnej skrzynki. I rozumiem, że to jest forma właśnie utrudniania śledztwa, co zarzucają śledcze. Skoro je kasował, wiedział, że naruszył prawo i że będą przepisy, które można pociągnąć go do odpowiedzialności przed prokuratorem i sądem. Po drugie,
jeżeli to robił, to wiedział, że naruszył bezpieczeństwo państwa. A po trzecie, jeżeli robił to i dopiero to teraz wychodzi, to znaczy, że służby za czasów PiS-u próbowały ukryć to wszystko. Pan wiedział o tym wcześniej, czy nie? Czy dopiero z dzisiejszej publikacji ta informacja do pana dotarła? Żeby nie narazić siebie i osoby, którymi współpracuję, na niebezpieczeństwo, ja też jestem klauzulowanym w niektórych kwestiach. Czyli nie może pan mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie powiemy o tym nic więcej. Dobrze. Pan minister Dworczyk twierdzi, że ma status poszkodowanego i że on w ogóle nie rozumie tych wątpliwości i zarzutów prokuratury i interpretuje to wyłącznie jako kwestię politycznej dintojry, politycznej zemsty, odwetu i próby zniszczenia środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Pan Dworczyk i inne osoby, które ujawniały informacje i posługiwały się nieautoryzowanymi urządzeniami do ich przesyłania, łamały prawo. Za wszystko to są odpowiednie przepisy kodeksu karnego, jest prokuratura, sąd i będzie wyrok. I można opowiadać o tym, że to jest polityczny zamach albo próba odwrócenia uwagi od sedna. Ale sedno sprawy jest takie. Bezpieczeństwo państwa nie pozwala na to, żeby pisać o sprawach dotyczących obecności polskich wojsk na prywatnych skrzynkach. Kropka. Panie premierze, czy ta kwestia związana z Michałem Dworczykiem, czy kwestia Państwowej Komisji Wyborczej, nazywanej przez Mariusza Błaszczaka partyjną komisją wyborczą, to jest, oczywiście pytam z przymrużeniem oka, faktycznie taki białoruski reżimowy sposób na rozprawianie się z opozycją, bo dokładnie taką narrację w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość prowadzi. Białoruski reżim to w Polsce chciał kopiować Kaczyński i jego zaplecze. I tak to wyglądało. To znaczy media publiczne zniszczone, doprowadzono do zamachu na sądy i prokuraturę. Próbowano między innymi upolitycznić PKW, nie mówiąc o Sądzie Najwyższym i izbach, które mają teraz prowadzić odwoławczy stan. Dla mnie, jako człowieka polityki, który przez lata obserwuje to, nie jest przez PKW wydawanie orzeczeń o tym, że zabiera dotacje i pieniądze jakiejś partii, nic nadzwyczajnego. Jako członek SLD... Ale PiS twierdzi, że PKW, przepraszam, członek... że wchodzę w słowo, ale tylko chcę uzupełnić. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że PKW przekroczyła po pierwsze swoje kompetencje, stąd są już takie zarzuty i groźby pod adresem członków PKW, którzy podpisali się pod odrzuceniem sprawozdania finansowego i twierdzą, że PKW nigdy aż tak daleko nie szła, jeżeli chodzi o kontrolę sprawozdań finansowych. Za kilkaset złotych SLD, które było przelane ze złego rachunku na złego rachunek, straciło kilka milionów złotych. PSL stracił ponad 20 milionów złotych. Nowoczesna straciła całą subwencję, na całą kadencję, rozpadła się. A PiS mówi, że dzieje się rzecz nadzwyczajna. To znaczy, jak inni tracą, to jest dobrze, a jak PKW wskazuje błędy PiSowi i mówi, no nie, żeście robili wałki, kampania była wyborcza na sterydach, pieniądze były z budżetu państwa wprost na waszych polityków przekładane, nie powinniście tego zrobić, za to jest kara. To jest problem. Nie, to nie jest problem. To znaczy, w Polsce zaczęło prawo znaczyć prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. No, nie wiem, czy tak do końca, dlatego, że wiemy, że będzie odwołanie do Sądu Najwyższego, a odwołanie będzie rozpatrywała Izba Kontroli, która jest złożona z neosędziów. No, izba, która jest nieuznawana za sąd przez europejskie trybunały. I teraz co? Orzeknie, że na przykład odrzuca decyzję PKW i co dalej? Co zrobi minister Domański? Nie powinien minister finansów wypłacać subwencji PiS-owi. A wie pan, że to się skończy w Strasburgu? Bo Prawo i Sprawiedliwość musi mieć możliwość gdzieś się odwołać od tej decyzji. Ale każdy gdzieś się może odwoływać i każdy będzie pewnie prowadził jakąś polityczną grę w tej sprawie. Ale dla mnie sprawa jest bardzo jasna. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię wyborczą na sterydach. Pieniądze z budżetu państwa były pompowane tak jak nigdy wcześniej w historii, bez względu co robiło PiS rządząc poprzednio. I dzisiaj za to kara. Kara wyborcza. Nie będzie pieniędzy. Okej, ale jeżeli mamy jakieś orzeczenie PKW, to dana partia musi mieć możliwość od tej decyzji się odwołać. Jeżeli już dziś zakładamy, że nie może to być Izba Kontroli, bo składa się z neosędziów, jest nieuznawana za sąd, no to gdzie oni się mają odwołać? Nie wiem, gdzie się PiS odwoła. Trzeba było zastanowić się, mówię do PiSu i do pana Kaczyńskiego. Ale to wy możecie mieć problem, nie jak, oni. Jak niszczył polski wymiar sprawiedliwości, upolityczniał Sąd Najwyższy, przez co dzisiaj jest taka nie inna sytuacja. Gdyby PiS nie demolował konstytucji i całego wokół ustroju zbudowanego sądów powszechnych, prokuratury, nie byłoby tych sytuacji. Każdy by miał jasne środki odwoławcze. Naniszczyli to dzisiaj płacą. No dobrze, ale ta sama, to jest argument Prawa i Sprawiedliwości, że ta sama izba na przykład
orzeka o ważności wyborów. Tak, orzekła o ważności wyborów parlamentarnych i chyba w tym tygodniu, albo jakoś za chwilę będzie orzekać o ważności wyborów europejskich. No i rozumiem, co? Że... I to bierzecie pod uwagę, a reszty nie bierzecie? Nie, bo gdyby ta Izba orzekła, że wyborów parlamentarnych nie szanujemy i ich nie ma, to znaczy, że powinniśmy powiedzieć, sorry, wybory w Polsce się nie odbyły. Znaczy, trzeba by było przyjść i powiedzieć, no już powtarzamy. Znaczy, wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzi nieuznawana Izba Sądu Najwyższego i mówi tak, wybory 2023 były nielegalne. I co mówimy? No, nic się nie stało, oczywiście PiS dalej rządzi. Znaczy, ja się z tym mentalnie nie zgadzam. No, mentalnie można się nie zgadzać, panie ministrze, tylko pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Powiedziałem. Bo my żyjemy w jakimś absolutnym zawieszeniu. Powiedziałem, trzeba wygrać wybory prezydenckie, żeby dokonać korekty systemu. Bez tego będzie bardzo trudno. Od tego rozpoczęliśmy dyskusję. Rozumiem, że a propos wyborów prezydenckich temat jest zamknięty, wspólnego kandydata nie będzie, Lewica na pewno wystawia swoją prawdopodobnie kandydatkę. Kandydatkę Lewica wystawi. Okej. A co zrobi pana zdaniem, czy może rozmawiacie o tym wewnątrz koalicji, Szymon Hołownia? Czy ma pan jakieś intuicyjne poczucie? Bo też pytam w kontekście tak zwanego rotacyjnego marszałka, bo wiemy, że to jest zapisane w umowie koalicyjnej. Ale też nie mam poczucia, że gdyby Szymon Hołownia wystartował, to chciałby fotel marszałka oddać. I zastanawiam się, czy to nie będzie kolejny powód do pewnych niepokojów w koalicji. Zmiana marszałka będzie następowała po wyborach prezydenckich. Więc ona następuje w połowie kadencji, a wybory prezydenckie są za kilka miesięcy, one są w przyszłym roku przed wakacjami. Więc ten proces będzie się działo po wakacjach. Więc dla mnie dzisiaj nie łączyłbym tego. Słyszę z wielu ust politycznego zaplecza trzeciej drogi, że pan marszałek Hołownia startuje. Myślę, że skończy się tym, że będzie też kandydatem na prezydenta. A co jeśli trzecia droga nie będzie chciała oddać fotela marszałka? Nie, ja uważam, że będzie chciała, bo... Myślę, że nie będzie tutaj problemu. Tak, mieliśmy spotkanie liderów... A oddacie wtedy stanowisko wicepremiera? Nie było to w ogóle w umowie koalicyjnej. Jest tylko rozmowa. Ale pewnie będą tego chcieli. Umowa koalicyjna to nie jest, panie ministrze, panie premierze, jak pan wie, Biblia. Tak, ale w Biblii są rzeczy, które czytamy literalnie i tutaj też jest zapis literalny. Mamy do wyboru zmianę marszałka Sejmu. Myślę, że to jest bardzo prosta rekomendacja. Podtrzymywane są deklaracje przez polityków, którzy uczestniczą w spotkaniach koalicji. Wierzę, że marszałek Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu na jesieni 2020. I na koniec, panie premierze, jeszcze chciałabym prosić o komentarz do wystartowania kampanii Sławomira Mentzena, bo już konwencja odbyła się prezydencka w sobotę, mimo że do ogłoszenia przez marszałka Sejmu wyborów jeszcze daleka droga. No i jednocześnie, bo Konfederacja współpracuje w Komisji Europejskiej z AfD. AfD, gigantyczny sukces w wyborach lokalnych. Po pierwsze... Wygrywa z wynikiem, o ile się nie mylę, ponad 33% głosów w Turyngii. W Saksonii depcze po piętach CDU. Czy to jest niepokojące? A nawet nie będę pytać czy, tylko jak bardzo. Zacznę od wyborów prezydenckich. Każdy może ogłosić się kandydatem na prezydenta, kiedy chce. Ale nie można robić kampanii wyborczej i budować przekonania, no że... To już chyba była kampania, prawda? Nie, ale ja mówię to, o wyborach... To, co zrobił pan Mentzen? No, buduje pod wybory prezydenckie swoją postać, a ograniczają przepisy kodeksu wyborczego, co w mojej ocenie w przyszłości skończy się naruszeniem i też odebraniem pieniędzy Konfederacji. Dlatego, że opowieść o tym, że jestem prekandydatem, sam to finansuję, no każdy, to może prekonwencja. Każdy może coś finansować, ale jeżeli mówi się, że jest kandydatem na prezydenta, inne partie też wcześniej pewnie będą oglądały kandydatów, ale nie będzie konwencji. My też kiedyś to robiliśmy. Nie było konwencji. Były konferencje prasowe, wystąpienia, normalne rzeczy w Sejmie, które się działy, ale żadnych pieniędzy nie... Czyli pana zdaniem Mentzen złamał kodeks wyborczy? Zdecyduje o tym PKW, ale w mojej ocenie polityka, który też przez lata organizował kampanię wyborczą, robienie kampanii wyborczej, nawet za swoje pieniądze, przed ogłoszeniem i wydawanie na promocję prezydencką, bo przecież jak się pisze Mentzen 2025, no z całym szacunkiem, to co to oznacza? 2025 idę na piwo? No nie, to są wybory prezydenckie. No nie wiadomo, co tam będzie. I się startuje, też nie można alkoholu w wyborach żadnych sponsorować, też warto o tym przypomnieć, bo to też jest złamanie kodeksu wyborczego. Będzie za to kara kiedyś. No dobrze, a jeżeli chodzi o przyjaciół politycznych z Parlamentu Europejskiego? Konfederacja, która współpracuje z AfD, które jest skrajnie antypolskie, to jest pokaz tego... Podważa nasze granice, chciałam przypomnieć. To jest właśnie myśl, która pokazuje, jak w polityce niszczy się polską rację stanu. I Konfederacja współpracująca z AfD to jest partia, która nie szanuje polskiej racji stanu i doprowadza do tego, że przyjaciół szuka tam,
gdzie niemieckie partie szukają polskiego rozbioru. Niech mi pozwoli dokończyć. AfD jest coraz silniejsza w Niemczech. Jak bardzo to jest niebezpieczne dla nas? We wschodnich landach bardzo jest niebezpieczne. Te wschodnie landy, czyli te, które są z NRD, często głosowały na skrajną populistyczną prawicę, co jest niebezpieczne i też takie utrwalające przekonanie, że może taka skrajna prawica wygrywać. My możemy co zrobić? Mówić o tym, że Polska nigdy z formatem partii, która będzie przy władzy, takiej jak AfD, nie będzie współpracowała, bo to jest po prostu nie do pomyślenia, że po 85 latach od wybuchu wojny w Niemczech dochodzić może na początek samorządowo, lokalnie do władzy partia, która wprost ma podobne myślenie jak partia Adolfa Hitlera. No właśnie. I tutaj chyba powinniśmy zapiąć pasy, bo sytuacja... Nie, musimy się na to przygotować. Znaczy, nie ma tu zapięcia pasów. Tutaj trzeba jasno to komunikować, jak ja u pani, i mówić, że z AfD w niemieckim rządzie nie będziemy współpracowali nigdy, bo to jest po pierwsze wykolejanie niemieckiej polityki zagranicznej, która trwała przez historycznej, lata. Historycznej, zagranicznej. Historycznej i też demolowanie Unii Europejskiej. To albo to mówimy, albo przymykamy oczy. Ci, co przymykają oczy na takie sprawy historyczne, później kończy się tak w Monachium w 1938 roku, gdzie wszystkim liderom się wydawało, że zagwarantowali pokój, a tak naprawdę zagwarantowali hekatombę. Hekatombę wojenną. To Patryk Jaki kiedyś był znany, ale, z przekręcenia tej nazwy. Ale doprowadzili do sytuacji, w której miliony ofiar było w Polsce i na świecie. Mhm. I to była największa, straszna, nieprawdopodobnie ostra wojna. No to się wydarzyło. No, wczoraj mieliśmy rocznicę 85. wybuchu II wojny światowej. Nigdy więcej samotności, tak mówił premier na Westerplatte. I wydaje się, że to jest akurat najlepsze podsumowanie tego wątku naszej rozmowy. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to spotkanie.